ilości mixerów. Wiadomo, na każdego hurtowe albo dużo to znaczy zupełnie co innego. Komp u mnie, pomysł na sesję. Od jakiegoś czasu przetwarzam sporo danych mixerowych, to są dziesiątki, setki tysięcy plików. I napisałem sobie jakieś tam zaczynanie tych danych wytwarzania, które działa w miarę tak, jak optymalizuje to danych z kursem pelek, ale w pewnym momencie pomyślałem, może da się to trochę przyspieszyć. Jak inni robią, żeby im zasilało się szybciej, przetwarzało się szybciej. I tutaj nie znalazłem czegoś ciekawego, bo wszyscy się koncentrowali na bardzo małych zbiorach, w pojedynczych dokumentach pisanych. Pokazywali jakieś przykłady, że przyspieszy się od kilkuset milisekund do kilku milisekund. Natomiast nie potrafimy znaleźć czegoś ciekawego, jeżeli mamy tych danych na dniach. Kilka gigabajtów, albo kilkaset tysięcy plików. No to pomyślałem, że co, jak nie ma, no to ja nie zrobię? Zrobię sobie parę testów. No i to jest wynik takich testów, to co mi wyszło. Jak szukałem, jakie są najlepsze praktyki stosowania XML-a, podejść do XML-a, jak pisać zapytania XQuery, jak przetwarzać dane i okazuje się, że dla dużych ilości danych nie zawsze takie dobre praktyki mają sens. I o tym będzie mowa. Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym możemy mieć tak dużą piękną konferencję i przejdziemy do celu. O czym będzie? Generalnie będzie o różnych technikach, które stosujemy podczas przetwarzania XML-a. Z naciskiem na sytuację, kiedy tych danych właśnie jest bardzo dużo. Będę mówił o czterech rzeczach. Po pierwsze, zasilę sobie dane z zewnątrz, jakimiś plikami XML-owymi, albo wiele małych plików będzie, albo będzie to kilka takich kilkugigowych plików, albo prawie kilkugigowych. Popatrzymy, jak można te dane przetwarzać do postaci relacyjnej, czyli powiemy o XML shredingu, o indeksach XML i parę dobrych praktyk zapytań XQuery. Ja się nazywam Bartosz Watajczyk, na co dzień jestem konsultantem zespołu Server pracującym z firmą CRM. Bardziej jestem programistą, ale administrować też potrafię. Na warszawskiej grupie ten osób się udziela, widzę kilka znajomych twarzy. Witam również. Z certyfikatów dwa najważniejsze dane to są MCSR Data Platform i Microsoft Certified Trainer, co oznacza, że mogę prowadzić czasami szkolenia i czasem prowadzę. Kontakt ze mną pod adresem mailowym b.karatajczyk@gmail.com albo http://bartek.net, tam trochę więcej opcji kontaktowych. Dobra, zaczniemy od początku, czyli zasilimy sobie jakieś pliki do was. Pewnym minusem takiej prezentacji o przetwarzaniu danych hurtowych jest to, że pokazanie jakiegoś dema to jest puszczenie kodu i czekanie parę minut. No to jest tak już mało rozwijające. To część demonstracji polega na tym, że pokazuje kod, jak on wygląda i ile czasu zajęło jego wykonanie. Można sobie to będzie powtórzyć w domu i zobaczyć, czy faktycznie u was wygląda. Natomiast wydawało mi się, że nie ma sensu puszczać budowania indeksu, które trwa 2 minuty na przykład. Jak możemy zasilić dane XML-owe? Ja stosowałem do tej pory SSRS-a, podawałem dane z zewnątrz, ale pomyślałem, że mogę sprawdzić, jak to by było, gdybym robił standardowo przez metodę OpenOffset, albo z zewnątrz jakimś skryptem wybrałem sobie PowerShell. Co robiłem? Zacznijmy od metody OpenOffset. OpenOffset wygląda standardowo. Wszystko widać. Piszemy select from OpenOffset. Jeżeli chcemy zaimportować jakiś plik, podajemy nazwę tego pliku z prefiksem bulk. A potem metodę, jaką importujemy ten plik. W tym momencie wybrałem single blob. Po to wyboru są jeszcze single clock albo single end clock. Wszystko inaczej. To, czy podamy single block, clock albo mclock, mówi w jakiej formie zostaną te dane zaimportowane. W przypadku single blocka importujemy dane jako var binary max. W przypadku clocka i mclocka ładujemy dane jako varchar max albo nvarchar max. Zalecaną opcją jest korzystanie z single blocka, bo wtedy nie mamy problemu z konwersją między plikiem źródłowym a
docelowym elementem płacie i zobaczmy, jak to wygląda. Kiedy odpytujemy się za pomocą funkcji open offset, ona zwraca jedną kolumnę i jeden kod. Ta kolumna nazywa się bulk column. Oczywiście możemy ją aliasować, ale damy sobie tutaj spokój. Jak wygląda sama kolumna, bulk column, kiedy ją zaimportujemy jako single globa i jak wygląda docelowo? Tak jak powiedziałem, bulk column, ponieważ jest single glob, będzie binary, to sobie musimy to zrzutować na XML. No i akurat w moim pliku przykładowym mam mnóstwo produktów z bazy Adventure Works. To w sumie jest tylko po to, żeby pokazać, jak wygląda sam OpenOffice. Teraz tak, dla jednego pliku no to nic nadzwyczajnego. Żeby zaimportować wiele plików, zrobiłem sobie tabelkę i w transakcji w pętli zaimportowałem od jednego do iluś tam plików. W tym momencie jest to przykład 2000 i dynamicznie sklejałem SQL, który się wykonuje. Miałem trochę uproszczone zadanie, bo wiedziałem, jak się będzie plik nazywał. Plik się nazywał produkt i jego identyfikator 5-cyfrowy. Tak wykonanie iluś powtórzeń ładowało pliki do bazy. Drugie podejście to był skrypt PowerShellowy, w którym głównie korzystałem z invoke SQL command, w którym się podłączałem do instancji bazy i wykonywałem jakieś polecenie. Żeby pobrać wszystkie pliki z katalogu, wykorzystałem komandę get child item i podałem nazwę katalogu, który mnie interesuje, filtrując wszystkie pliki XML, żeby tylko one zostały załadowane. Dla każdego takiego pliku czytywałem jego zawartość za pomocą get content, zamieniałem pojedyncze apostrofy na podwójne, ładowałem to jako część znaków i robiłem zwykły, prosty insert into moja tabelka, nazwa pliku, ta zawartość XML-a i wykonywałem funkcję call command. To było drugie podejście. Trzecie podejście, które w tej chwili również stosuję, było wykorzystanie SSIS-a do tego. SSIS dostępny jest standardowo w SQL serwerze, to czemu z niego nie skorzystać? Jedno polecenie SQL, które czyści tabelkę przed załadowaniem, a potem for each loop z enumeratorem o plikach z danego katalogu. Też interesują mnie tylko pliki typu XML. Mapuję sobie to na zmienne i te zmienne podaję w wyrażeniu, które mam też załadować przez OpenRose. Wygląda, że to nie jest jakoś nic nadzwyczajnego. I teraz tak, jak sobie byśmy powtórzyli te testy wielokrotnie, to co nam wyjdzie? Jeżeli popatrzymy na zasilanie, tą najwyższą kresę, to jest SSIS. On jest najwolniejszy. Wczytanie wszystkich plików z katalogu jest coraz dłuższe, jeżeli tych plików jest więcej. Co nie jest, może być jakoś specjalnie zaskakujące. Na dole mamy informację, ile plików było wczytywane. 1005, 10, 15, 25 tysięcy. A ośmionowe to jest czas, jaki zajęło załadowanie tych plików. Czyli widać, że SSIS już przegrywa w przebiegach. Dużo lepiej poradziło sobie zasilanie przez OpenRoseT, ale tutaj mieliśmy trochę wytryw, że widzieliśmy, jaki jest wzorzec pliku. To mogliśmy go spokojnie zastosować. Gdybyśmy mieli trochę więcej zabawy z nazwami, to wcale by nie musiało być tak pięknie. Ale najszybciej chodziło skrypt PowerShellowy z invoke SQL command, czyli wczytanie pliku jakiegoś pliku, zawartości pliku do zmiany i zrobienie z tego insert into. Także stwierdziłem, że będę chyba przepisywał swoje SSIS-owe niektóre zasilania na trochę szybsze. Oczywiście można to pewnie przyspieszyć jeszcze bardziej, na przykład napisać jakiś kod w C-Sharpie, on ma symbolerze i zasilić to jeszcze szybciej. Ale good enough też jest dobre. Co będzie, jeżeli będziemy chcieli zasilić duże pliki? No to zaczynają się schody, bo XML ma ograniczenie. Maksymalna wartość takiej zmiennej XML-owej albo rekordu zawierającego kolumny z XML to jest 2 GB danych. Przy czym to wcale nie jest 2 GB, że plik zewnętrzny, który na przykład chcemy czytać, musi mieć nie więcej niż 2 GB. On może mieć więcej. To chodzi o to, że jak będziemy to wczytywać do zmiennej XML-owej na przykład, to wynik tego wczytywania nie może być większy niż 2 GB.
wychodziło mi, że najlepiej wtedy stosować metodę open offset, tylko że ona miała straszny nawet na 10 dB. Przykładowo wczytywanie pliku zawierającego część polskiej Wikipedii, można taki zrzut sobie pobrać, plik, który miał 800 parę mega, 10 dB zajmował 5 giga. Wczytanie tylko tego jednego pliku. Jak robiłem większy plik, to potrafił mi zrzeszyć 8-9 giga w ten plik. Także jest to bardzo szybkie, ale mocno ma narzut na dysk, na ten DB. Natomiast gdybyśmy chcieli wczytać sobie tak jak te małe pliki przez PowerShell, no to mordujemy serwer. On po prostu przestaje odpowiadać po wczytaniu nawet kawałka. No to próbujemy zastać cały plik do pamięci i wpisać go do bazy. To serwer mówi, sorry, nie będę współpracował. Tak jak mówiłem, przy ładowaniu open offset możemy załadować podając opcję single block, single cloth albo endro. Microsoft zaleca, żeby zawsze podawać single block. Co jeżeli nie chcemy naładować pliku XML do bazy? No bo po co nam? Takie jakieś wielkie są, nas interesują same dane. Mamy przynajmniej dwie metody do wyboru, których powiem. Pierwsza, znowu SSIS. Jest taki komponent XML source, ale on jest trochę upierdliwy. Tu jest przykład zaimportowania tego pliku Wikipedii, o którym mówię. Na dzień dobry, każdy poziom zagęszczenia traktowany jest jako odrębne wyjście z XML source. Czyli jeżeli mamy wielopoziomowy plik, to każdy taki poziom jest traktowany jako odrębne wyjście z XML source. Żeby się w tym nie pogubić, żeby wiedzieć, który element należy do którego, to XML source jest na tyle sprytny, że dodaje sobie kolumny z identyfikatorami, którymi powiązuje sobie te informacje. Przykładowo właśnie dla Wikipedii mamy 7 takich wyjść, potem możemy za pomocą jakiegoś widoku podżynować sobie tabelki i mieć logiczną strukturę, jak wyglądałby ten plik, gdybyśmy załadowali go do wszystkich kolumn takiej jakiejś pojedynczej zawarki zdania. To się nadaje do dość prostych plików, czyli właśnie takich, które nie będą zbyt zagnieżdżone i wymaga XML-a w formie dokumentu, czyli musi być element roota. Jeżeli nie ma roota, tylko jest wiele fragmentów, to powie, ten plik jest pusty, ja nie wiem, co to jest. Także to jest duży, no taka jego cecha. Co jeżeli takich poziomów zagnieżdżenia jest dużo więcej? No to już zaczyna się trochę większa rzeźba. To jest przykład trochę zmodyfikowanego dokumentu RDL, czyli definicji raportu z SSRS-a, który ma ponad 40 takich wyjść. Jakbyśmy chcieli go sobie przepasować za pomocą takiego XML source'a, no to się trochę naklikamy. Także nie do każdego elementu się to nadaje, nie do każdego dokumentu. I poza tym, no nie każdy może lubić SSRS-a. To ma do wyboru drugą opcję, przynajmniej drugą. Jest coś takiego jak SQL XML. To jest dodatkowy komponent stworzony przez Microsoft, który podobnie jak, właśnie nie powiedziałem wcześniej, co ten XML source robi. Żeby on wiedział, jak ten dokument XML-owy przetworzyć, to on potrzebuje dokumentu XSD. Dzięki temu, że on dostaje tego XSD-ka i wie, jak wygląda struktura dokumentu, to on potrafi to zrobić wszystko jako strumień danych. Nie wczytuje sobie całego pliku do pamięci, tylko odczytuje kawałki i wypycha na podstawie tylko XSD. SQL XML robi tak samo. Można by powiedzieć, że to zachowuje się prawie tak samo jak ten XML source, tylko że nie mamy całej tej otoczki SSRS-owej. Też podajemy dokument XML, który chcemy przetworzyć. Podajemy schemat XSD tego dokumentu, który będzie leciał. I puszczamy. Ma to swoje ograniczenia, oczywiście, bo skoro leci jakiś strumień danych, to on za każdym razem ustawia się w kontekście jakiegoś metru. I nie bardzo wie, co było wcześniej, czy nie możemy się odwołać do elementu na przykład nadrzędnego. Możemy przetworzyć tylko jakiś element, który jest w kontekście danego węzła. I to jest
przyjemne w obsłudze. Dlatego używa się to raczej do prostych plików, też takich niespecjalnie zagnieżdżonych. Oprócz tego w dokumencie XSD możemy robić anotacje. Bo jeżeli nie podamy anotacji, to SQL XML zakłada, że jeżeli zobaczy element jakiś, który ma pod sobą elementy zagnieżdżone, to ten element jest tabelą, a te elementy pod spodem to są kolumny. I będzie próbował wrzucić dane, próbując automatycznie zgadnąć, jak się nazywają komórki, koli i tabele, gdzie mają trafić te dane. Za pomocą anotacji XSD możemy trochę inaczej go pokierować. Przepraszam. Możemy go troszkę inaczej pokierować i powiedzieć, jeżeli trafisz na taki element, to wrzuć mi te dane do innej tabelki, albo tą kolumnę kompletnie pomij, albo jeszcze coś innego. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała taki schemat odnotowany. Samo użycie SQL XML jest banalnie proste. To jest przykład w PowerShellu. Tworzymy nowy obiekt komorski SQL XML bundle i podajemy connection string do naszej bazy instancji, gdzie to ma trafić. Ważnym elementem jest podanie lokalizacji pliku, gdzie będzie informacja o błędzie, jeżeli coś pójdzie nie tak. I na koniec wywołujemy execute, gdzie podajemy schemat i nasz plik XML. To akurat jest przykład importowania pliku Wikipedii polskiej. Na koniec usuwamy obiekt z pamięci. Jak wygląda taka adnotacja XSD? Zanim o adnotacji, to jak wygląda w ogóle taki plik z Wikipedią? Zarzutem z Wikipedii, przepraszam. No fajnie, bo powiem, to się otworzyło. Okay. Na samej górze jest element MediaWiki, on pod spodem ma element Setting for jakiś tam namespaces. A nas interesuje element, który się nazywa page. Page ma swój tytuł i swoją rewizję, czyli identyfikator, kiedy zostało zmodyfikowane, kto stworzył ten artykuł i tak dalej, komentarz i treść, którą możemy sobie zobaczyć. Nie wszystkie informacje nas muszą interesować, kiedy ładujemy dane. To zrobimy kilka anotacji do XSD, co mamy pominąć, co zostawić. Taki prosty schemat widać tutaj. Jeżeli chcemy robić anotację do zestawu schematów do generowanego w pliku XSD, dodajemy przestrzeń nazw XMLNS SQL, która jest tam schematem mapping schema dostarczana przez Microsoft. I następnie za pomocą prefiksów SQL możemy podawać różne informacje, na przykład isConstant oznacza, ten element wcale nie jest mapowany na żadną tabelę. SQL map równa się false, ten element też nie jest mapowany na żadną tabelę. Z drobną różnicą, ta informacja o węźle będzie się propagować do dalszego przetwarzania, a ta informacja jeżeli tabela danego węzła ma mieć inną nazwę, przykładowo chcemy element page załadować nie do tabeli, która by się domyślnie nazywała page, to mówimy, załaduj mi to do tabeli relation stgfiki i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu możemy stwierdzić, możemy powiedzieć, tych elementów mi nie przetwarzaj, a te elementy mi przetwarzaj. Można stosować też hierarchię rodzic dziecko, czyli jeżeli jest jakaś tabela, która ma elementy z kluczem głównym i musi jednocześnie załadować elementy z kluczem obcym, na przykład zamówienia i szczegół zamówień, też można to ustawić w ramach anotacji XSD. Ale akurat tutaj na ten temat przykładu nie ma. Dobra. Chyba trochę pędzę, ale to wszystko. Dobrze byśmy przebiegali. Dobra, załadowaliśmy sobie pliki albo całe XML do bazy, albo rozrzucaliśmy pliki XML do postaci relacyjnej jeszcze przed tym, zanim te dane do bazy trafiły. Co zrobić, jeżeli mamy już tego XML w bazie i chcemy go dopiero rozrzucić do formy relacyjnej?
Кто знает якусь методу? Конкурс без нагород. No, dobrze, tak. Też to nie wiem, co to mi chodziło, ale to nie słucha. Dobra. Możemy albo OpenXMR skorzystać, albo z NOS, która jest jedną z metod XQuery. Przejdziemy teraz do XML scrapingu, czyli też rozbijania danych XML do postaci relacyjnej, tylko ją bezpośrednio w bazie danych. I teraz tak. Odstawię zawsze. Zawsze, kiedy ja się zajmuję SQL Server'em, czy to w wersji 2000, to ja potem XML wydaje mi się, że był. Ale jeżeli piszecie w Google, jak przetwarzać XML-a za pomocą OpenXML, to większość odpowiedzi, jaka wam wyskoczy, to będzie zapomnij o OpenXML, bo to jest dziadostwo, teraz wszyscy korzystają z NOT, jest lepszy, mocniejszy, szybszy i tak dalej. Ale zobaczmy jeszcze sobie to, co chodziło z tym OpenXML-em. Po pierwsze, potrzebuję mieć przygotowany dokument XML w postaci, której on sam zrozumie. W tym celu uruchamiamy metodę spxmlprepareDocument, która przetłumaczy tego XML-a na coś, co metoda OpenXML będzie w stanie skonsumować. Następnie przetwarzamy sobie ten dokument XML za pomocą OpenXML. Teraz pokażę przykład. I na koniec musimy ten element, ten dokument wywalić z pamięci. Bo jak nie wywalimy z pamięci, no to też przeczytamy, że będą wycieki, będzie pamięć zablokowana i w ogóle wszystko co złe. Natomiast ja starałem się zrobić tak, żeby zgodnie z tymi wszystkimi najgorszymi praktykami zapchać kasza, żeby serwer w ogóle się wywalił i mi się nie udało. Może nie umiem. Natomiast jest taka informacja na dokumentacji SPXML Prepared Document, że jeżeli przetwarzamy za pomocą OpenXML jakiś dokument, to zajmuje nam 1/8 dostępnej pamięci serwera. No to kurde, jak mam 800 MB, na przykład giga, no to 100 giga daje na potrzebę XML, to coś nie hała. Okazuje się, że wcale nie jest tak źle, jak jest napisane. Można gdzieś przeczytać na którejś odpowiedzi na forum Microsoftu jednym, że to jest do 1/8 pamięci, ale i też nie zawsze. I próbowałem namierzyć jakiś przykład, komu się udało zapchać pamięć i znalazłem. To było na serwerze SQL 2012 Enterprise, który miał właśnie 800 GB. W pewnym momencie administrator stwierdził, jeden z cache ma prawie 17 GB zapchane. I nie wiedział dlaczego. Patrzył, że przy okazji ma bardzo dużo wait'ów typu SIM-thread, czyli coś czeka na zwolnienie pamięci. No to stwierdził, coś cholera jest chyba powiązane ze sobą. I zaczął czuwać trochę więcej. Popatrzył, co w tym memory clerk SQL General siedzi. I zobaczył, że prawie 17 giga, ponad 17 giga, zajmują właśnie to MSXML, czyli procesor, który przetwarza dane za pomocą OpenXML. Okazało się, że właśnie to było niepozamykanie przez SPRIMOVE dokument kilku, chyba setki otwartych takich dokumentów. Także okazuje się, że jednak można zapchać, po prostu ja nie umiem, bo mam nowszą wersję SQL Server, bo ja powiem wszystko na 14. Przetwarzanie OpenXML wygląda tak. Na początku uruchamiamy SPXML Prepared Document. Podajemy jako pierwszy parametr tą wersję, którą OpenXML zrozumie. Jako drugi parametr podajemy nasz dokument XML-owy i możemy podać trzeci parametr, w którym powiemy, jakie są przestrzenie nazw w dokumencie. Ja przetwarzam bardzo dużo dokumentów, które mają przestrzenie nazw, a prawie wszystkie przykłady, jakie widzę, przestrzenie nazw nie mają. No to stwierdziłem, że poszukam w dokumentacjach, jak takie rzeczy przetwarzać, to jak sobie zapomnę, to pod ręką, że kiedyś coś takiego robiłem i będzie łatwo mi przypomnieć. A wam też na pewno się przyda. I następnie, żeby przetworzyć dane za pomocą OpenXML-a, ten nasz element, którego już rozumie, którego już rozumie OpenXML, czyli ten iDoc, wczytuję za pomocą OpenXML-a. Drugim parametrem mówię,
w jakim kontekście dokumentu Excelu mam się ustawić? Akurat tutaj jest w kontekście Media Wiki Page i przechodzimy na każdą stronę. I z tej każdej strony będziemy teraz odczytywać tytuł, komentarz i tekst. Żeby to zrobić, korzystamy z klauzuli with. Podajemy nazwę, jaką ma być wyświetlana dla danej kolumny. Jaki to jest typ danych i skąd pochodzi. Czyli title to jest element title z tej przestrzeni nazw. Komentarz to jest element comment z elementu revision i tak dalej. I na koniec czyścimy pamięć SPRI move document. I ten uchwyt do dokumentu. Ten nowoczesny Notes też rozbija tak jak OpenXML dokument XML-owy na rekordy i prawie zawsze go zobaczymy w jednym z takich trzech opcji. Query, value albo exit. Query zwraca nam kopię węzła XML-owego. Value zwraca nam wartość skalarną, odczytaną z jakiegoś węzła. A exist przydaje się do warunków where, żeby sprawdzić, czy jakiś warunek został spełniony. Bardzo często będzie występować z cross-applyem albo after-applyem. Jeżeli mamy do czynienia z jakąś zmienną XML-ową, wówczas możemy zastosować metodę notes bezpośrednio na tej zmiennej. Ale jeżeli mamy kolumnę XML, typu XML w tabeli, to żeby wyciągnąć z niej dane, musimy dołączyć do tabeli źródłowej cross-applya na tej kolumnie XML-owej. I dopiero zastosować na tym metodę notes. Czyli jeśli mamy wielokrotne zawniżenie, czy mamy kolumnę, która jest XML-owa, w środku jeszcze kolumnę, która jest XML-owa, to musimy cross-applya nałożyć na każdej z tej części, tak? Żeby dostać się do imienia, żeby się relacji. Co masz na myśli w środku? Mamy strukturę zawniżoną XML-a. To jest tutaj mam pokazany płaski przykład, gdzie jest title, tutaj coś tam, jakieś informacje. A jeśli w środku jest jeszcze jedna hierarchia XML-a, czyli jeszcze mamy node, jeszcze środku, jeszcze mniej, tak? A musimy zachować relację, że ten konkretny title jest do tej konkretnej książki, która w środku ma konkretny rozdział, który w środku ma konkretny akapit. Tak, to tak jak mówisz, najlepiej wtedy zastosować kilka cross-applyów. Ale wtedy dostaniemy wszystkie dane, czyli będzie ta pierwsza powtórzona tyle razy i będziemy mieli tych akapitów w najniższym zawniżeniu, tak? No, wyświetli nam title i powtórzy go tyle razy, ile wyskoczy wierszy dla... Tak, ale w sumie to chciałeś. No nie chciałbym mieć stosowną tabelkę, żeby móc to jakoś wyciągnąć. Tak? A, w ogóle nie tabelka, ale to nie jeden selektor. To nie jeden selektor wtedy. Ale właśnie jak to zrobić, żeby był na kilka selektów, ale żebym wiedział, że obsługuje, nie wiem, 50 książek. Tak, tak to można tym query chyba wyciągnąć wtedy cały węzeł jakiś tam XML-owy, który jest pod spodem i go idzie wymagać. Też można. Mam podpozycję, to możemy usiąść później i zobaczymy, tak, o co dokładnie chodzi i pewnie dojdziemy. Pewnym minusem OpenXML-a było to, że potrafił przetworzyć jeden dokument XML na raz. I musieliśmy wczytać go do jakiejś zmiennej i potem przetworzyć za pomocą tego OpenXML-a. Natomiast Notes potrafi od razu obsłużyć na przykład wszystkie dane z kolumny XML na raz. Jest obecnie zalecanym modelem przetwarzania, ale czy zalecanym modelem? Jak będziemy czytać o tym złym OpenXML-u, no wszyscy mogą przesiąść się na Notes, ale też jak szukałem pytań i odpowiedzi, co jest szybsze, czy OpenXML czy Notes, to było odpowiedziane, no Notes jest prawie tak szybki jak OpenXML. Także nie do końca on jest taki zły. I Notes ma trochę problemów z szacowaniem liczności zbiorów i ilości rekordów, które będzie zwracał. Teraz pokażę przykład. I nauczyłem się przy przetwarzaniu tego XML, żeby kompletnie nie zwracać uwagi na przykład na całkowity estimated cost zapytania, który przetwarza XML. I zaraz pokażę dlaczego. Żeby użyć notes, znowu wykorzystuję przestrzeń nazw i robię select from tabela. I na tej tabeli, na kolumnie XML, która nazywa się XML data, stosuję metodę notes, ustawiam się w jakimś kontekście, muszę to zaliasować, czyli robię sobie alias T tabela C kolumna i na tej kolumnie wywołuję metodę value. Przy stosowaniu metody value mówię, po której węzeł mi chodzi i jakiego to jest typu wartość. Tu mam przykład, jak potrafi się zachować notes. Nie wiem, czy coś jest na tym. Połączyć. Przepraszam.
Ja mam przykład, gdzie przetwarzałem około 10 tysięcy dokumentów chyba XML-owych i chciałem z niego wyciągnąć kilkaset rekordów. Oszacowało mi, że to będzie przetwarzało jakieś miliardy rekordów z kosztem też w milionach idącym i będzie 15-cyfrowa liczba bajtów zlecana. Także coś miał nie do końca dobrze. Ma to trochę związek z tym, że na dzień dobry szacowane jest, że w przypadku, jeżeli nie mamy indeksów, jest taki operator table value function, że będzie zwracane 10 tysięcy rekordów. Zawsze, na dzień dobry. Potem ewentualnie są jakieś modyfikacje, które stwierdzają, no może nie będzie tych 10 tysięcy, może trochę mniej, natomiast nie zawsze to jest dobrze oszacowane. Nawet jeden z autorów XML-a, implementacji XML-a w SQL Serverze 2005, Michael Rees, powiedział, no trochę nie dostępny, bo optymalizator wyszedł, przepraszam. Jak wyglądają elementy planu zapytań, kiedy przetwarzamy XML-a? W przypadku OpenXML-a jest bardzo mało komplikacji. Jest po prostu remote scan, który zajmuje 100% kosztu. Natomiast jeżeli przetwarzamy za pomocą XQuery, to pojawiają się dwa operatory, table value function i UDX. Table value function może wystąpić w dwóch formach. Pierwsza to jest sam XML reader, ten na dole, albo XML reader with XPath filter. Czyli jeżeli stosujemy jakieś ścieżki XPath, to wówczas jest ten operator with XPath filter, żeby było sprawiedliwie tutaj pokażę. Oprócz tego pojawia się operator UDX, który jest tak zwanym extended operator, który sygnalizuje, że zachodzi jakaś operacja XQuery albo XPath. I tych typów operacji jest kilka. Żeby zobaczyć, jakie to są typy operacji, to jeżeli sobie najedziemy myszą nad operator, to nie zobaczymy. Musimy sobie obejrzeć to w properties. Kliknąć na element i zobaczyć w properties, jaki to jest typ UDX. Dobra. Table value function występuje, kiedy nie mamy indeksów na kod danych typu XML, bo te dane można indeksować. A jak wiemy, jaki jest indeks, to co będzie? Szybciej. To może spróbujemy przyspieszyć nasze wyszukiwanie danych w XML. Do wersji 2012 z PolSetter, przed pierwszym service packiem bodajże, mieliśmy do wyboru dwa typy indeksów. Primary i secondary XML indeksy. Primary XML index tworzy się prawie tak samo jak indeks standardowy, czyli create index, dodajemy tylko primary XML na danej tabeli i danej kolumnie. Ale ten indeks ma strasznie dużo ograniczeń. Po pierwsze, tabela musi mieć klucz główny i to na dodatek cluster. Zawsze indeks jest budowany jednym wątkiem, mimo że jak zobaczymy w dokumentacji, możemy podać max dopa przed budowaniem indeksu XML. Ale to jest ignorowane. Przebudować indeks możemy wyłącznie offline. Nie ma włączania kompresji na takim indeksie. Jeżeli spróbujemy włączyć, to krzyknie, że nie znamy identyfikator indeksu. I nie możemy wskazać, na której file grupie chcemy zbudować ten indeks. On będzie budowany na tym samym, na tej samej file grupie, co tabela. Co taki indeks ma w środku? Zaraz pokażę, jak można sobie to wyciągnąć. On sobie rozrzuca wszystkie informacje o węzłach, jakie są w dokumencie XML i przechowuje takie informacje, jak w którym miejscu dokumentu XML to się znajduje, czyli to jest ten ID, to jest zapisywane w formacie portpath Microsoftu, NID, czyli node ID, jakiś tam wewnętrzny identyfikator. Jeżeli jest wartość ujemna, to oznacza, że to jest atrybut. Wartość jest w kolumnie value i lvalue i jest kolumna HID, która jest ścieżką dostępu do węzła, zapisana od tyłu i przekonwertowana do formy binarnej. Żeby było prościej. Na końcu mamy kolumnę primary key, która jest związana z rekordem źródłowym i wartość tej kolumny. Jeżeli mamy klucz primary key złożony, to tych kolumn mamy więcej. Jeżeli popatrzymy sobie dodatkowo na plan zapytania, które nie korzysta z indeksów, popatrzymy sobie na table value function na samego XML readera, to zobaczymy,
że zwraca on sobie wewnętrznie też jakąś listę kolumn, która jest łudząco podobna do tego, co mamy w indeksie. Okazuje się, że indeks to jest po prostu utrwalenie tego, co on robi w locie za pomocą table value function i dorzucenie sobie identyfikatorów, w którym miejscu jest, w którym miejscu struktury dokumentu XML znajduje się dany węzeł. Oprócz tego mamy secondary XML indeksy, które też mają przyspieszyć nam zapytania. Możemy zrobić trzy indeksy typu secondary. For path, które powinny nam przyspieszyć zapytanie, jeżeli znamy dobrze ścieżkę dostępu do danego elementu. For value, jeżeli znamy, że jakaś wartość istnieje, ale nie wiemy gdzie. I jest property, które jest przydatne, jeżeli wiemy już, który rekord z tabeli XML mamy i pytamy go o jakieś dodatkowe informacje. Żeby założyć indeks typu secondary, musimy mieć najpierw indeks primary, bo używamy go w poleceniu. Using XML index jakiś tam. Kilka przykładów z indeksami. Przy czym, tak jak mówiłem, tutaj puszczanie den nie do końca będzie się sprawdzało. To pokażę, co puszczałem, ile czasu to zajęło i jakie były koszty zapytania. Podpytuję się o moje dane Wikipedii. Zwróć mi, to akurat jest przykład, zwróć mi informacje o wszystkich zmianach, o czasach wszystkich zmian, stron i ile tych zmian było. Rzutuję sobie informację o tym wstępie na datetime 2 i ponieważ nie mogę robić grupowania bezpośrednio na wartościach XML, opakowuję sobie to w CTE i potem mogę spokojnie pogrupować. Takie zapytanie bez indeksu trwało mi 50 sekund z szacowanym kosztem zadania jakimś kosmicznym 1218 i to zwraca prawie 450 tysięcy rekordów. Zakładamy indeks. Jeżeli nie mamy primary cluster index, to musimy go założyć, bo będziemy mieli komunikat o błędzie. Takie zakładanie indeksu w moim przypadku zajęło ponad 2 minuty. I ponawiamy zapytanie. Okazuje się, że przyspieszyło prawie dwukrotnie, ale trochę się zwiększył koszt takiego zapytania. 29 milionów. Ale mimo to jest o wiele szybsze, także nie ma co patrzeć na koszt, bo z szacowaniem ponad. Czy wymagania RAM się zwiększa, mniejsza, prawie? Wiesz co, akurat w indeksach nie sprawdziłem. To na system produkcyjny, z więcej RAM, przynajmniej oczekiwanego. Wiesz co, sprawdźmy później. Ja tak, mam tabelę z indeksem i bez indeksu i zobaczymy, jak to wygląda. Jak możemy zobaczyć, jak taki indeks wygląda? Patrzymy sobie w internal tables, widok systemowy i szukamy czegoś, co się nazywa XML index nodes, coś tam, coś tam. Dalsza nazwa, coś tam, to jest object ID, którego dotyczy ten XML index i potem wszystkie indeksy są numerowane od 256 tysięcy w górę. Taką wartość możemy sobie zobaczyć w XML indexes, ale to za dużo nam nie mówi, bo to mówi tylko, jak on jest mniej więcej zbudowany, ten indeks. Jak chcemy zobaczyć, co jest w środku, musimy skorzystać z Dedicated Admin Connection i wybrać po prostu jakiegoś selecta z tej tabeli. I wtedy możemy zobaczyć, jak wygląda taki XML, indeks XML w środku. Typu primer. Jeżeli byśmy chcieli przyspieszyć nasze zapytanie, no to co? Indeks typu forpath powinien nam przyspieszyć zapytania, które korzystają ze ścieżek danych, o których wiemy, tutaj są dane i powinno to chodzić zdecydowanie szybciej. Założenie indeksu znowu jakieś 2 minuty. Odpytanie dokładnie o te same dane. Jeszcze nie robiłem jakichś specjalnych zapytań, skoro i tak tutaj podaję jakieś ścieżki, no to pewnie będzie szybciej. Okazuje się, że nie, po ponad minucie przerwałem. Było podanych. Było dużo operatorów indeks SIG właśnie na tym indeksie sekundarnym. Okazało się tak, jakby on robił w pętli strasznie dużo tych zapytań i przestał po prostu reagować.
Próbowałem przepisać ścieżki dostępu na trochę inne, zgodnie z najlepszymi praktykami sugerowanymi przez różne blogi, ale jakoś nic nie dawało. Była informacja, że to przyspiesza zazwyczaj zapytania exist, ale akurat wcale nie. Okazało się, że tutaj nadal będzie problem. Chciałem wyciągnąć wszystkie informacje o zmianach, ale tylko dla konkretnego użytkownika. Czyli podałem mu ścieżkę i warunek, jeżeli ten warunek jest spełniony, to weźmy znajdź wszystkie jego zmiany. No i też niestety, przerwałem ponad półtorej minuty, bo skoro on mi nie potrafił znaleźć wszystkich efektów w czasie z indeksami sekundary, no to stwierdziłem, że też nie znajdzie dla tej pojedynczej ścieżki. Co było dalej? Można popatrzeć, ile takie XML-owe zajmują miejsca. No i okazuje się, że przykładowo dla dwóch plików z Wikipedią, z danymi z Wikipedii, które zajmują domyślnie 3,4 giga, indeksy zajęły ponad 5,5 giga. Same indeksy. Czyli one żerą więcej miejsca niż tabela. Okazuje się, że niekoniecznie muszą to przyspieszyć. Tutaj widzieliśmy przykład, że indeks primary przyspieszył jakieś tam zapytanie grupujące. Ale jak zrobiłem u siebie na innym zbiorze danych kilkaset tysięcy rekordów drukowanie z indeksem i bez indeksu, z indeksem miałem dwa razy wolniej. Czyli stwierdziłem, że indeksy w tej chwili mnie nie interesują dla dużych zbiorów danych. Bogi po prostu spowalniają przetwarzanie. Natomiast jak robiłem zgodnie z tymi wszystkimi praktykami załóż indeks, pisz tak lub tak, dla małych zbiorów to idealnie. Z 200 milisekund na 6 milisekund. Tak. Tylko co to jest za zryw? Niespecjalnie. Natomiast dla dużych zbiorów danych jakoś nie udało mi się zrobić tak, żeby indeks typu sekundarny coś pomógł. No to zostałem ich używać. W wersji Service Pack 1 SQL 2012 pojawiło się coś takiego jak Selective XML Index. Możemy o tym myśleć jak indeks filtrowany typu XML. Czyli nie indeksujemy całego dokumentu, a tylko konkretne ścieżki. Bo wiemy, że będziemy się zawsze dodać tylko o to. Wówczas mamy taką składnię bardzo podobną do pozostałych, tylko podajemy for path jakiś tam, że ta ścieżka nas interesuje. Ja sobie nazwałem tutaj ścieżkę path contributor, bo interesują mnie osoby, które były autorami danego wpisu w Wikipedii. Czyli to, co musiałem ubijać po ponad półtorej minuty przy indeksach sekundarnych. Podobnie jak patrzyliśmy do tabel wewnętrznych na indeks typu primary, możemy zobaczyć taki indeks selektywny. On jest zbudowany trochę inaczej. Z tego, co przeczytałem, to wykorzystywane są sparse columns do jego przechowywania i on ma o wiele mniej informacji, czyli tylko ścieżka, w którym miejscu to się znajduje, primary key i jeżeli występuje wielokrotnie dla danego rekordu z XML-em, to jest row ID tego wystąpienia. Taki indeks zajmuje zdecydowanie mniej miejsca. Wcześniej mieliśmy 5,5 giga na indeks size. W tym momencie mamy 25 mega, bo zaindeksowaliśmy sobie tylko jedną ścieżkę, która miałaby nam przyspieszyć wyszukiwanie. No to zobaczymy. Zakładam Selective Index dokładnie na tą ścieżkę, którą było widać, podając przestrzeń nazw, która nas interesuje. W ten sposób możemy zobaczyć, jak taki indeks wygląda. I sprawdzamy. Jeżeli zapytamy jeszcze raz o to samo z indeksem, to zajmie nam 42 sekundy, a koszt szacowany jest tylko 7. Czyli trochę lepiej mu się udało to oszacować w porównaniu do poprzednich 500 paru tysięcy w przypadku indeksu sekundarnych. Możemy też pobawić się trochę z przepisywaniem ścieżki, bo tutaj wziąłem kawałek z niej, będąc już w jakimś kontekście ustawionym, ale mogłem przepisać tą ścieżkę od początku z existem. I wówczas miałbym bardzo podobny czas, o trochę innym koszcie. Czyli w sumie w tym momencie wcale nie muszę manipulować ścieżkami, on mniej więcej potrafił sobie dopasować nawet fragment i stwierdził nawet, że mu to bardziej pasuje, kiedy podaję mu tylko fragment, bo to będzie zdecydowanie mniejszy koszt. Tak.
Akurat tego nie zdążyłem przetestować. I musiałem też ścinać trochę z demonstracji. Przyznaję, nie sprawdzałem, ale chętnie sprawdzę. Kto zadał pytanie, bo nie wiem, tylko mogę? To możesz mi się przypomnieć później, ja trochę nie sprawdzę. Bardziej się skupiałem na odczytywaniu niż na brzuchu. Sorry, ja mam też ptaka. Bo widzę, że tutaj do zapytań dodajesz 1 równa się 1. Tak. Okay. Czy sprawdzałeś może, czy na przykład nie zmienia to planu zapytania? Czasami może. Ja wiem, że czasami może, ale czy jakoś weryfikowałeś może to przed? Nie. Akurat w tym momencie to był mój taki nawyk, żeby potem endy łatwiej było wycinać. Natomiast nie sprawdzałem, czy faktycznie to 1 równa się 1 wpłynęło na ten plan w tym momencie. Także krótkie wnioski po indeksowaniu. Primary XML index mógł przyspieszyć zapytanie, ale zdarzały mi się sytuacje, gdzie wcale tego nie robił, nawet wydłużał. Secondary XML index ani razu mi nie pomógł. Jeżeli ktoś z Was korzystał z secondary XML indexów i jemu pomógł, to ja chętnie bardzo zobaczę, jak to wyglądało, bo może mi się uda zastosować trochę lepszą jakąś metodę do moich dalszych testów wydajności. Indeksy primary i secondary zajmują strasznie dużo miejsca, o wiele więcej niż oryginalny dokument XML. I dla mnie ratunkiem było zastosowanie selective XML indeksu. Wiedziałem, jakie ścieżki mnie interesują, zajmuje to mało miejsca i zwraca na mnie to w czasie. Parę słów na temat dobrych praktyk XQuery, bo może się, znaczy okazuje się, że zapytania XQuery też możemy pisać albo mniej pytań, albo bardziej pytań. Polecam, jest taka prezentacja Michaela Larisa, właśnie tego jednego z twórców implementacji XML-a, to jest serwera. On przez prawie półtorej godziny mówi, jak pisać dobrze, jak to jest zbudowane w środku, dlaczego optymalizator działa tak, a nie inaczej. Na końcu prezentacji jest informacja, jak się ta prezentacja nazywa dokładnie. I polecam obejrzenie. Ona jest trochę słabej jakości, bo to jest z 2010 roku nagranie na stronie online, ale jest też druga wersja z 2012 roku, która zahacza też już o indeksy selektywne. Także polecam bardzo dużo wiedzy od autora implementacji. Z tamtej prezentacji takie, powiedzmy, 3-4 najważniejsze praktyki XQuery wyniosłem. Po pierwsze, unikanie odwołań do rodziców. Czyli jeżeli ustawimy się w kontekście jakiegoś węzła, nie stosujmy potem odwołań dwukropek, coś. Bo wtedy to jest zapytanie mocno nieaktualne. Lepiej zastosować kilkukrotne wykorzystanie cross-applya. Czyli ustawiamy się raz w jednym kontekście i robimy cross-applya na tym kontekście. I potem znowu. Druga rzecz, unikajmy wielokrotnego wyliczania tej samej wartości w naszym zapytaniu. Bo za każdym razem ona jest wyliczana, jeżeli jest zobaczona. Czyli nie jest tak, że on sobie zapamięta, o, była jakaś już taka definicja i on sobie odkładał na boku. Za każdym razem jest wyliczanie tej definicji. Możemy to zastąpić poprzez zwykły, prosty cross-apply, który nam tutaj na dole jest pokazany, który nam wyliczy tą wartość, a potem możemy korzystać już z tej aliasowanej wartości w naszym serwisie. Tych dwóch rzeczy najlepiej unikać. Co stosować? Jeżeli przetwarzamy dokumenty XML oparte o schemat, bo możemy narzucić schemat dla dokumentu XML, że w danym dane komunie interesują nas tylko tak dobrze sformatowane pliki. Jeżeli operujemy na danych ze schematem, powinniśmy przy zapytaniach rzutować dane na zgodne ze schematem. Natomiast jeżeli nie mam takiego schematu, najlepiej porównać wszystko jako tekst. Bo to są przechowywane wszystkie dane jako tekst. Poza tym najlepiej stosować podpowiedzi przy elementach błędu. Jeżeli wiemy, że dokument XML ma jednego roota, warto podać tą jedynkę po roocie i powiedzieć, zawsze jest jeden root. To może diametralnie zmniejszyć czas zapytania. Nawet chyba u Granta znalazłem to na blogu. Pokazał przykład, że mu przyspieszyło z kilku minut do kilku sekund. Jak odpytywał bodajże extended events. Jeżeli ma to sens, to należy stosować pojedynczą ścieżkę podaną w nawiasie. Czyli jeżeli wiemy, że jest pod pierwszym A pierwsze B, to zamiast podawać A1, B1, lepiej podać
AB w nawiasie jako jedynka. Takie drobiazgi. Tylko przy tym należy się upewnić, że to jest dokładnie to samo, bo semantycznie wcale nie musi to być to samo. To samo zadanie. Jeszcze jedną rzecz znalazłem u Adama Machanika. W zeszłym roku był u nas na konferencji i stamtąd zapamiętałem bardzo jedną fajną rzecz u niego. On bardzo nie lubi stosować hintów. Bo mówi, że to wcale nie są hinty podpowiedzi, tylko rozkazy dla optymalizatora. Masz tak zrobić, koniec. I on mówi, że woli jakby popychać optymalizator w odpowiednim kierunku. Dam ci trochę informacji tu, dam ci trochę informacji tu, jakiś tam select top 2 miliardy rekordów, mimo że jest ich 10, to ten optymalizator zachowa się troszkę inaczej. I pokazał przykład, jak takie zapewnianie optymalizatora, to jest XML, tak, to jest naprawdę XML, wierz mi, to jest XML, potrafi mu 300-krotnie przyspieszyć zapytanie. Jak to wyglądało? Miałem taki przypadek, że dokumenty XML były przechowywane jako ciągi znaków. Dokładnie jako wakary. No i wrzucił sobie jako przykład do tabelki tymczasowej wszystkie produkty z bazy Adventure Works. Włączymy sobie statystyki. Zobaczmy się. Jeszcze raz. Okay. Wrzucamy sobie jako dokument XML wszystkie produkty z Adventure Works. Moment. I jak zobaczymy, mamy to po prostu jako ciąg znaków. Gdyby to był XML, to byśmy mieli link, od którego możemy sobie podświetlić. Tutaj jesteśmy pewni, że to jest ciąg znaków. No i teraz zobaczmy. Spróbujmy sobie przekonwertować to do XML-a i dla każdego produktu wyciągnę się jego identyfikator. Tylko to. Do konwersji zastosujemy po prostu konwert do XML-a. I puszczamy. Dobra, 11 sekund, aż 504 rekordy tam są. Strasznie dużo mu zajęło. No to trochę się zmartwił Adam. Stwierdził, że kurde, będzie musiał chyba pisać jakieś swoje rozwiązanie oparte o CLR-a, bo on też to bardzo lubi. No ale stwierdził, a dam mu jeszcze szansę. I zrobię eksperyment ze zmienną typu XML. Zamiast stosować convert do XML-a, wezmę sobie tego mojego pojedynczego XML-a i zrzutuję na zmienną, a potem na tej zmiennej zastosuję znajdź mi produkty i ich identyfikatory. I idzie moment. Poszło 19 milisekund. Coś jest nie tak. Może jakiś kursor będzie potrzebny albo coś. Tak będzie duży zysk w porównaniu do tego konwerta. No ale stwierdził, to jest tak, mam dużo tych dokumentów, akurat tutaj się rozumie na jednym, mam dużo tych dokumentów, jeżeli je opakuję w jakiś pusty element od góry i od dołu, to nic się nie stanie, natomiast będę mógł wykorzystać coś takiego jak for XML path i powiedzieć, że to jest typ XML. Oprócz tego jeszcze powiem mu, to jest na pewno XML, jak będę robił konwert. I powtórzył to. I wyszło mu momentalnie zwrócone wyniki. Czyli oprócz tego, że powiedział mu, to jest XML, to jeszcze mu powiedział drugi raz, to jest na pewno XML i nie masz się co obawiać, że to będzie coś innego. I przyspieszyło mu do kilkudziesięciu milisekund. Z kilku sekund. Także pokazuje się, że może się udać przyspieszyć część zapytań bez jakichś indeksów, bez jakiegoś kombinowania ze ścieżkami, po prostu zapewniając optymalizator na kilku poziomach. To jest XML, właśnie to tak. I już. Wracamy do. Mieliśmy 30 tysięcy procent normy.
mniej więcej. Co dalej? Polecam właśnie tę prezentację Michaela Risa na Channel 9. Ja poruszę link common XQL and XML problems in Microsoft SQL Server based on real world examples. Tytuł. I trzy książki. Prosty Polserwer Internals Dimitrija Prokiewicza. Tam jest bardzo fajny temat o XML-u, cały jeden rozdział, o tym jak wyglądają internalsy tego. Czyli jak to jest interpretowane przez silnik. Calendar Rainy, to SQL Server 2012 Internals. Ważne, żeby to było 2012, bo w 2008 o XML-u nie było prawie nic. I jest taka stara książka Michael Coe's Pro SQL Server 2008 XML. Tam też możemy się dowiedzieć o kilku technikach przetwarzania XML. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam na...